Cześć, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym vlogu. Jesteśmy dzisiaj na boisku w Niebutowie. Jest dzisiaj pierwszy kwiecień, śmigu zyngu z primaprylis. I pogoda. Przykło, co nam zrobiła aprylisowego. Zaczynam się laliśmy wodą, w dzisiejszym vlogu Stefan opowie, jak to kilka lat temu straszył ludzi na zamku, którego niestety nie widać, ale on jest gdzieś tam daleko, za krzakami, daleko, nie ten biały, bo ten biały to jest budynek mieszkalny. Kiedyś wam go może pokażę, może nam się uda tam jakoś podejść. No ale jesteśmy na stadionie Studentów Niebutów, odbywają się tutaj mecze i imprezy okolicznościowe. Ostatnia odbyła się 20 chyba, nie, pod koniec jakoś wakacji, w połowie sierpnia się odbyła. Kiełbasy jedliśmy, później musiałem mu oddać złoty pieniądz, musiałem mu później oddać. No jak widać, jest tutaj szkoła, w której byliśmy, jest Stefan. Co ty tu robisz w ogóle? Jestem tutaj głównym operatorem. Jest budka gości, gospodarzy, jak pięknie napisane. To może ja przyjdę teraz do swojej historyjki. A więc kiedyś, kilka lat temu, 1 kwietnia, tylko wtedy było dużo cieplej. Idź dalej, bo ciemno jest. No nie wchodź tu! Razem z moim bratem oraz kolegą. Jak twój brat się nazywa, bo zapomniałem. Opowiadaj. Więc z moim bratem i kolegą poszliśmy właśnie sobie do tego pałacu. Z kolegą? Daj mi skończyć. Później cię ze mnie pośmiesz. Poszliśmy. Stefan w prima aprilis jest bardzo radosny. No nie wchodź tam, bo tam jest ciemno. O, jasno jest, możesz tam być. Więc tak, byłem kiedyś w pałacyku razem z moim bratem i kolegą 1 kwietnia. Jak 1 kwietnia w prima aprilis? Przecież Wielkanoc nie wypada zawsze w ten sam dzień. No tak. A to dlatego to się teraz tak połączyło, że mi to jest dziwne, że prima aprilis i śmigu z niego z jednego dnia są. Na Discovery leciał też program prowadzony przez Magika Dynamo. Dzisiaj leci. Znaczy, leciał wczoraj, bo ten vlog będzie wrzucony we wtorek, 2 kwietnia. Daj mi skończyć. No i tak, wzięliśmy sobie takie baloniki z wodą. Zabraliśmy je do wiadra fioletowego. Gumki. No i tam poszliśmy, lataliśmy po tym pałacyku, ale byśmy jeszcze mali, to zaznaczę tylko. Rzucaliśmy się. Że te baloniki były na nich za duże. Nie rozumiem. Na rękę im nie wchodziły. No nie wiem, być to. Ale dobra. I jak się skończyły baloniki, poszliśmy na samą górę. I tak zauważyliśmy, że jacyś ludzie przyjechali. Turyści. Obok jest taki basen, ale pusty. Ale warto dodać, że ten zamek to tam nawet nie ma co zwiedzać. Tam jak się wejdzie, to podłoga od razu leci, to nie wiem, co tam turyści w ogóle. Bardzo ładnie to mi. Kiedyś to wyremontuję i będzie ładnie. Kiedyś. No przejdźmy do tego, co nie skończyłeś. No i poszliśmy na samą górę. I była tak Opowiadaj, księże proboszczu. I była tak dwójka ludzi, dwójka małych dzieci. To taki nam szatański pomysł do głowy przyszedł. To jest ze szkoły z pierwszego dnia. Wiosny? Czy te dzieci były, co je straszyłeś? Nie, to były dzieci przyjazdowe. I założyliśmy to. Nie wiedziały, co je czeka jeszcze. Założyliśmy to wiadro na głowę, tak w deski waliliśmy i dzieci zaczęły płakać, bo się wystraszyły. Palca? Że to duchy. To przestaliśmy. Później zaczęły chodzić dookoła tego pałacyku. Dzieci? Razem z rodzicami zaczęli sobie chodzić. I nagle postanowili wejść. Tato tych dzieci postanowił się wziąć na odwagę i wejść. A że na środku tego pałacyku jest taka duża dziura i my się trochę wystraszyliśmy, to że się zmieścił. Zaczęliśmy uciekać i gdy ten pan wchodził do środka, a my obok tej dziury przebiegliśmy, to taki cień przeleciał po ziemi. I ten pan się wystraszył. Zrób jeszcze raz ten cień. O,
o to chodziło? No, no pan się wystraszył. No i ten pan się wystraszył, no i wycofał się. Dzieci jeszcze bardziej zaczęły płakać. A my tam poczekaliśmy, ludzie, jeszcze później drugie auto przyjechało, ale nie wiem kto tam... Policja! No i ludzie się wycofali, my trochę odczekaliśmy i też się wycofaliśmy. I taki, to koniec takiej ciekawej historyjki z mojego dzieciństwa, z śmigusa, dyngusa, tylko nie pamiętam, który wtedy był dzień, ale pierwszy kwiecień to nie był. Ja sobie coś przypomniałem. Ale było bardzo ciepło wtedy. Sobie coś przypomniałem. Daj, ja przyszedłem kamery, bo ja też chcę. Jak miałem mniej chyba niż nawet 6 lat, poszedłem z rodzicami śmigusa, dyngusa nad rzekę. No i tak na tej rzece zacząłem się tak schylać do niej. Tato podszedł do mnie i mnie pchnął do tej rzeki. Ja cały mokry. Wracałem do domu. Twój tata cię nie lubi. Chciał się ciebie pozbyć. Wręcz przeciwnie. No co ty robisz? Bawię się. Ja może lepiej podszedł. Zostaw. No, mów. Ja już skończyłem swoją historyjkę. To by było na tyle? Tak, to by było na tyle, bo ja nie mam tak długich i ciekawych historii. Przejmujących jak ty. Bardzo. Czekaj, idę po rękawiczki. Stefan poszedł po rękawiczki. Pewnie ręce mu zmarzły. Pewnie tak. No, także... Popatrzcie sobie jeszcze na naszą zimę. Nie będziemy budowy. Was zanudzać. Wnętrze budki. Stefan tu chodzi dookoła, jakby chciał do kamery podejść. No i tym śnieżnym akcentem, tym o... To moje ślady są. Byśmy zakończyli dzisiejszego vloga. Ciepłego i wiosennego, i śmigusowego, dyngusowego, pierwszokwietniowego, fajnego i ciekawego. Zauważyliśmy też, że bardzo... naszego vloga. Zauważyliśmy też, że bardzo wam się spodobał nasz naleśnikowy vlog, więc postanowiliśmy następnym razem ugotować, usmażyć, upiec, coś innego, upichcić. Prawdopodobnie będą takie babeczki, tak wam zdradzę, nic więcej. Finny. Miałbyś nic więcej. No i dziękujemy wam za subskrypcję. Zachęcamy w dalszej subskrypcji. Dziękujemy za łapki w górę. I za wszystko, i za zainteresowanie. Wchodźcie na nasz kanał, oglądajcie nasze filmiki. Najlepiej do końca. Najlepiej do końca. Wchodźcie na naszego fanpage'a, do którego jest link w opisie, chyba. Na kanale, przynajmniej, na stronie głównej. I tam lajkujcie nas. Dziękujemy wam jeszcze raz za oglądanie nas. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, wszystkich naszych znajomych, koleżanki i kolegów. I życzymy wam miłego tygodnia. W szczególności koleżanki i kolegów tak. Dzisiaj kończy się przerwa świąteczna i jest fajnie, bo idziemy jutro do szkoły. Ale czwartek mamy... Nie otwarte, ale to tylko... Nagramy też, dużo być dużo. Może coś z tego. No to dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku naszych vlogów. W piątek będzie nowa seria gier zamiast PS-a, ale jaka to będzie seria to... HW inicjały, ale przekonacie się w piątek. Haniszewski Wiesław. Z taką małą kamerką u dołu ekranu albo u góry. To do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.